Witam Państwa. Zajmuję się zwierzętami właściwie od dziecka, ale tak naprawdę na poważnie i w większej grupie zajmuję się od 16 lat. To znaczy odkąd zaczęłam prowadzić jako prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Już od kilku lat, rok w rok, organizujemy wraz z Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach Światowy Dzień Kota, obchody Światowego Dnia Kota. Tego dnia zbieramy się wraz z pupilami Muzeum Zabawy i Zabawek, gdzie każdy prezentuje swojego kota. Są konkursy na najładniejszego, o najdłuższym ogonie. Są konkursy oczywiście też dla dzieci, bo to głównie też impreza skierowana jest do dzieci. Na przykład w tym roku budowały drapaki dla kotów. Tutaj biletem wstępu jest oczywiście karma dla kotów, bo jak żeby inaczej. Organizowaliśmy również nie tylko parady zwierząt, ale i rajdy. Ostatnio, w zeszłym roku, zorganizowaliśmy dwie edycje rajdu psim tropem. Rajd ten ma na celu nie tylko zaprzyjaźnienie się i zwierząt, i ludzi, ale także poznanie walorów krajobrazowych naszego miasta i okolic. Prowadzimy również działalność edukacyjną razem z Towarzystwem Przyjaciół Kielc Muzeum Miasta. Organizujemy comiesięczne spotkania. Na te spotkania przychodzą osoby, jako wykładowcy osoby, które zajmują się zwierzętami, które mają na ich temat sporo do powiedzenia w sposób ciekawy. Mamy serdeczną koleżankę lekarza weterynarii, która na przykład zajmuje się nietoperzami. Nietoperzami, drozdami, kosami, zwierzętami egzotycznymi. Jest jedynym specjalistą tutaj w Świętokrzyskim od zwierząt egzotycznych. I też przychodzi na takie spotkania, też nam opowiada i zawsze siedzi z nią nietoperz. Nietoperz siedzi u niej w staniku. Wydaliśmy również nakładem w związku z konkursem w Urzędzie Marszałkowskim taką książeczkę, to było w 2010, książeczkę Przyjaciela Zwierząt, gdzie w tej książeczce są podstawowe informacje o poszczególnych gatunkach najbardziej popularnych, które mamy w domach, w jaki sposób się nimi zajmować, co jedzą, jak dbać o nie, jak i również był wykaz wszelkich gabinetów weterynaryjnych, które mogą w każdej chwili udzielić pomocy takiemu zwierzęciu. Oprócz tego zajmujemy się z koleżankami, z kolegami kotami, opieką nad nimi. Rocznie wydajemy około 130-140 kotów do adopcji. Oczywiście oprócz tego gdzieś około 300 kotów zostaje poddanych sterylizacji, ale to już nie tylko my sami, ale też szereg osób, tak zwanych karmicieli, zajmuje się dowiezieniem do weterynarza, opieką później nad tymi kotami. My wypożyczamy klatki pułapki, klatki stacjonarne, żeby taki kot mógł później przez te 10 dni posiedzieć w spokoju i później wypuszczany jest na miejsce. One są jeszcze czipowane przy okazji, tak żeby nie było pomyłki. Od 2 lat również nasi artyści kieleccy wspólnie z Wojewódzkim Domem Kultury, którego dyrektorem jest kolega Jarosław Machnicki, organizują koncert charytatywny, gdzie biletem wstępu również jest karma dla zwierząt. Ta impreza nosi tytuł Pełna Micha. Czyli po prostu chodzi o to, żeby dostarczyć pożywienia dla tych wszystkich bezdomniaków, które mamy pod swoją opieką i w ten sposób dać coś od siebie. Mogę jeszcze powiedzieć o ostatnim pomyśle, czyli o domkach dla kotów, ale o domkach takich, które stoją na zewnątrz, nie tych, które budowały dzieci. Tutaj udałyśmy się z koleżanką do prezydenta Gruszewskiego i poprosiłem go o wyasygnowanie pieniędzy na zakup domów dla kotów, takich kotów wolnobytujących, które gdzieś tam mieszkają wśród nas w ekosystemie miejskim. Prezydent obiecał nam pieniążki na ten cel. Są to domki albo wielorodzinne, albo pojedyncze. To zależy od potrzeb. Już karmiciele nam zgłaszali zapotrzebowanie, w których miejscach mogą stanąć. To oczywiście muszą być miejsca bezpieczne dla zwierząt. I mamy nadzieję, że na jesień ruszymy z tym programem. Cóż mogę jeszcze dodać, że opiekujemy się wieloma zwierzętami i wiele zwierząt wydajemy do adopcji. Rokrocznie jest to liczba około 140 kotów, około 60 psów. Także zważywszy to, że nie posiadamy schroniska, że właściwie bazujemy na domach tymczasowych i na tym jedynym kojcu, który mamy,
w ośrodku, to myślę, że są to dobre wyniki. Parę lat temu, dzięki naszemu koledze, który był terapeutą w ośrodku dla bezdomnych, uzależnionych osób, udało nam się doprowadzić do takiej wspólnej akcji, gdzie bezdomne osoby, które tam mieszkają, pomagają bezdomnym psom, które mieszkają w kojcu. Zresztą kojec postawili również panowie, którzy tam zamieszkują ten ośrodek. Ten piesek, którego tutaj widzimy, to jest pies z interwencji. Niestety historia, jak ich wiele, czyli wnuczek wziął psa, później się znudził, oddał babci na wieś. Pies stał na łańcuchu, to jest suczka około roku, ma na imię Ada. Miała jedną wielką skorupę na sobie, bo takiego psa trzeba szczególnie dbać, to jest pies w typie pudla. Ta sierść była zbrylona, do skóry nie dochodziło powietrze, także niedługo na pewno zaczęłyby się choroby skórne u niej. Także pies przebywa na terenie ośrodka, niedługo będzie poddany sterylizacji. Panowie z ośrodka wychodzą z tym pieskiem na spacery. I jak na razie wszystko zmierza ku dobremu.